Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.pl94. A wy oglądacie kolejny odcinek z podręcznika broni. Słuchajcie, dziś na cel wchodzą pistolety maszynowe. I pierwszy pistolet maszynowy z tej gry, jaki otrzymujemy, jest to Thompson M1, który widzicie w tej chwili na plecach bohatera w całej okazałości. Słuchajcie, ta wersja ten pistolet maszynowy jest on produkcji amerykańskiej. Jest to karabin, przepraszam was. Pistolet maszynowy produkowany przez Stany Zjednoczone już od czasów II wojny światowej. Jak sami widzicie, nie jest to zbyt celna broń, jeśli chodzi o posługiwanie się z perspektywy trzeciej osoby. Natomiast już z pierwszej strzela się o wiele lepiej. Słuchajcie, pistolet maszynowy Thompson M1 jest to wersja rozwojowa modelu M1928 standardowego. Czym charakteryzuje się ta broń? Ta broń jest niesamowicie szybkostrzelna. Można powiedzieć, że no, to już było blisko, jak sami widzieliście, praktycznie jeden 30-nabojowy magazynek tegoż to pistoletu maszynowego praktycznie wystarczył, żeby zabić tych dwóch przeciwników, którzy byli tutaj. Czemu? Anoż temu, że broń to strzela nabojami pistoletowymi. Oraz są to naboje kalibru 0,45 cala M1911 czy też M1911 ACP 0,45 cala, czyli konkretnie w przeliczeniu na europejskie jest to 11,43 mm. Nie jest to może jakoś super dużo, ale musicie wiedzieć, że pistolety maszynowe, broń, która posiada takie naboje, jest praktycznie jednym strzałem, może nie tyle co jednym, ale kilkoma celnymi strzałami powalić przeciwnika. No, to jak widzicie, skończyła mi się amunicja. Więc w międzyczasie będę korzystał z karabinu. Z jakiego już korzystałem, czyli z którego był podręcznik broni, czyli typę 99. I teraz tak, słuchajcie, Thompson M1. Magazynek
No, jak widzicie... Praktycznie... Broń daje radę. Co nie znaczy, że nie trzeba na tę broń uważać. Ależ trzeba. I to bardzo. Gdyż... No, mogło się przed chwilą, jak sami zapewne widzieliście, skończyć nieciekawie. Pistolet posiada nie tyle, co jak sama nazwa wskazuje, bardzo dobrą szybkostrzelność. Aha. Oraz, przepraszam bardzo, tak wiem o tym, za bardzo się skupiam na grze. Pamiętajcie, że cały czas staram się nad tym pracować. I teraz tak. Cała długość ten otoż pistolet maszynowy miał długość 857 mm. Czyli był znacznie krótszy od karabinów. Waga wynosiła 4,88 kg, czyli prawie 5 kg. I teraz tak. Lufa posiadała 266 mm długości oraz 6 brust prawoskrętnych. Magazynek mogły być różnego rodzaju magazynki. Jakie? No, mogły być wszelakiej maści, jakie akurat były potrzebne. Czyli mogły być magazynki pudełkowe o pojemności 18, 20 lub 30 naboi. Czyli warto zaznaczyć, że tutaj posiadamy magazynek na 30 naboi. Który, uwaga, uwaga, nie był zbyt często spotykany i stosowany. Czemu? Gdyż... No, jakby to ładnie powiedzieć... No, nie charakteryzował się zbytnią oszczędnością amunicji. Czemu? Do tego niedługo dojdziemy. Ano. Dlatego, że pistolet ten strzelał, posiadał szybkostrzelność 700 strzałów na minutę. Niby niedużo, prawda? Ale niestety tutaj się myli.
Broń ta strzela bardzo szybko. Jest to jeden z najszybszych pistoletów maszynowych używanych przez Amerykanów w czasie II wojny światowej, właściwie przez aliantów. Ale Thompson ten posiada również inny rodzaj magazynków, czyli magazynek bębnowy o pojemności 50 lub 100 naboi. Prędkość wylotowa pocisku wynosiła 280 metrów na sekundę. Z kolei zasięg skuteczny był, a właściwie nie tyle co był, a wynosił 120 metrów. Nie jest to mega dużo, nie jest to też mega mało, ale warto zaznaczyć, że pistolet ten był używany praktycznie przez aliantów. Kolejną wersją modelu po wersji M1 był Thompson M1A1, który miał klasyczny, ubiczny mechanizm uderzeniowy. Tak więc cóż, to by było na tyle. Ja już i tak się wystarczająco rozgadałem. Z pewnością pojawiłem około 11, może 12 minut. No, prawie że. No przepraszam, niestety tak jak mówi. W momencie, kiedy wy widzicie ten odcinek, to on jest nagrywany zaraz. Może nie praktycznie zaraz, ale jest nagrywany w tym samym dniu, co... karabin typu 99. Tak więc cóż, ja się już z wami żegnam. Komentował, grał i zabijał Wojsko.pl 94. Tak więc cóż, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.